Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, a dzisiaj mam dla Was Insignię A po liftingu. No i dodam, że ten samochód na razie nie będzie na Automoto, jak wspominałem na wcześniejszym filmie, na razie nie mam pakietu, ale jak pakiet będzie, to już będzie wrzucony, a na tą chwilę będzie na Instagramie, Facebooku i ewentualnie na jakichś tam innych stronach z ogłoszeniami. Cóż o Insignii, jak widzicie, wspomniałem przed chwilą model po liftingu. W fajnej wersji, bo już po liftingu było dużo diesli 1.6, a ten diesel 1.6 ma kiepskie opinie. Tu mamy 2 litry, 170 koni. Fajny motor, dobrze rozbujający ten budę dużą. Przy okazji automat, co przy świeższych samochodach jest bardziej pożądane, bo tu mamy końcówkę produkcji, 2016 rok. I jeszcze ostatnia fajna opcja, co dużo osób szuka, no taki samochód rodzinny, bezpieczny. Mamy tu napęd 4x4, czyli dość mocny diesel z napędami i z automatem. Fajna konfiguracja, więc jest to taki zestawik, który, że tak powiem, łatwo się dość sprzedaje, bo ludzie szukają takich zestawień, mało osób szuka tego 1.6. No jak ktoś bardzo liczy paliwo i nie patrzy na dynamikę, no to kupuje sobie 1.6 CDTi. W aucie auto jest bezwypadkowe. Mogę Wam tu go zmierzyć miernikiem lakieru, jak skończymy nagrywać. Ładnie utrzymane od drugiego właściciela do nowości. Bardzo długo serwisowane waso, nawet nie chyba nawet i do końca. I cóż, jeszcze warto dodać, przebieg jest 202 tysiące, a jest to 16 rok, czyli ma 7 lat. Czyli można powiedzieć, jakby robił dyszkę, no to ma 170, a jakby dwie to 140, czyli można rzucić tak na szybko niecałe 3 dyszki rocznie. Fajne też wyposażenie, ma dużo takich bajerów ciekawych, wspomagających jazdę. No bo nie oszukujmy się, ktoś to dużo jeździ, to przede wszystkim chce troszeczkę większy motor i automat. Macie czujniki parkowania przód, tył, kamerę. Jeszcze są tutaj, jak widać, alufelgi 17, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu. Nie wiem, czy teraz widzicie taki mały trójkąt koło szyby. To ma też trzymanie pasa ruchu i ostrzeganie przed zderzeniem lub o tym, co się znajduje tutaj na drugim pasie. Ostrzeganie przed zderzeniem z następnym pojazdem pewnie pobiera sobie z czujników parkowania z przodu. Przy okazji mamy jeszcze jeden bajerek. Jest to elektryczna tylnia klapa. Mam nadzieję, że się otworzy. Proszę. Otworzyła się. Ładnie to wygląda. No i oczywiście z przodu Big Xenon. I jeżeli się nie mylę, są to też światła drogowe, automatyczne. Ale to sprawdzę w środku i Wam powiem, żeby się po prostu nie pomylić. Z przodu macie nowiutkie tarcze, więc tego na pewno nie trzeba będzie wymieniać. Idę Wam pokazać bagażnik, bo Insignia ma dość duży bagażnik i prosty model, znaczy model, prosty taki schemat załadunku, bo praktycznie tu nie macie żadnego progu. No i to jest to też taka podłoga, która się wysuwa. Postaram się to zrobić. Proszę, tu macie, naciskacie, tylko schowam kluczyk do kieszeni. Pyk. Proszę. Podłoga się ładnie wysunęła. Żebyście mogli spokojnie pobrać swoje bagaże lub ewentualnie też dla osób, które no nie są takie silne, nie musiały tak mocno sięgać, a w zimę po prostu też nie ubrudzicie się o zderzak. Tu macie przycisk do zamykania klapy. No i lecimy dalej z oglądaniem im dookoła. Tam było też widać przez chwilę kamerę. No i lifting ma też parę takich chromowanych listewek. Taki się bardziej zrobił ta Insignia elegancka niż ta przedliftingowa. Nie jest po nigdzie jakaś pozgnitywana, bo te Insignie też potrafiły korodować. Więc ogólnie mi się ten model podobał. Fajnie, dobrze utrzymana wersja. I zaraz będę Wam opowiadał o wnętrzu pojazdu. Klapa plastik,
i ostatni błotnik. No to nagrajmy sobie książkę serwisową. Nie pomyliłem się za bardzo. Auto do końca jeszcze odwiedzało sobie serwisy Opelka. Proszę, spójrzcie. Tu macie Opel, Opel, Opel. I ostatni 182. Ewentualna teraz jakaś wymiana, no bo mu przychodzi przebieg 202 tysiące. To praktycznie już można by było sobie coś zmienić, jeżeli ktoś chce zadbać o samochód. No bo każdy ma swoje podejście. Tutaj widzicie, jest Canrimen, czyli pasek rozrządu 162 zrobiony w 2020 roku. Więc jest niewiele dosyć na tym przejechane, bo on ma właśnie pierwszą wymianę na 160 lub na 150. Dobra, to sobie schowajmy i pokażę Wam wnętrze, bo naprawdę jest świetnie utrzymane. Za to lubię mieć świeższe samochody, bo nie są tak przyjechane. Spójrzcie, te niteczki, wszystko, fotel, wygląda bardzo ładnie, boczki. Od razu Wam pokażę tapicerkę z tyłu, macie oczywiście Isofix, też ładnie utrzymane. Auto bez zapachów, przyjemne. Tutaj spójrzcie mój fotel, chociaż będą mi tak zdjęcia na, jak to się mówi, na ogłoszeniu, ale jest bardzo ładnie utrzymany, niewysiedziany. Wszystko nie jest, że tak powiem, podniszczone. Cóż jeszcze mogę Wam opowiedzieć o tym wnętrzu? Jak to Opel ma parę swoich ciekawych bajerów. Raczej to inne firmy nie stosowały na przykład tego do otwierania klapy. Tutaj możecie sobie stworzyć, czy może klapa się otwierać z przycisku wcale lub na maksa lub na 3/4. To jest taki ich bajerek. Raczej przeważnie może się to przydać, ktoś ma niski garaż. Tutaj spójrzcie, boczek bardzo ładny. Te chromy nieponiszczone, bo czasami jak ktoś ma nie dba o to, no odpyskuje z tego farba. Przyciski tak samo. Ładnie to się prezentuje. Proszę, lustereczka. Standardowo klamka. Tu jakaś taka lekka faktura na tych listewkach. Taka ala bąbelki. Tu wszędzie się to pojawia. Tu jakiś schowek. Proszę, światła. Przełącznik się nie zmienił za bardzo w insygnii. Tylko zmieniło się sterowanie komputerem. Bo kiedyś sterowaliście sobie tutaj tym. Teraz tutaj nie ma nic i wszystko przenieśli na kierownicę. Bardzo fajny, to ciężko złapać ostrość. O, teraz bardzo fajne joysticki, spójrzcie, kierę. Naprawdę, powiem Wam, jak auto na 200 tysięcy w środku jest perfekt. Widać, że raczej ktoś jeździł po drogach szybkiego ruchu, a nie męczył to auto w mieście. Dobra, przejdźmy sobie do komputera, bo tu już fajnie, mamy dwa kolorowe duże wyświetlacze. Pokażę Wam, co tutaj mamy. To jakaś tam pozostała tego do pojazdu, co wspominałem. Ciekawe, czy rozpoznaje znaki drogowe, trzeba byłoby się przejechać. Jeździć zaszło podróży, nawet ciśnienie w oponach, bo ma czujniki, ile jeszcze na oleju można przejechać, zasięg paliwa, jakaś stała prędkość, spalanie ostatnie. No i tu, że tak powiem, od nowa. I tym przyciskiem lewym możecie sobie, no, złap sobie ostrość, cofnąć. I widzicie, cofnęło mi do... Możemy teraz sobie wejść w audio i zobaczyć, co tam leci. Widzicie, jest mój telefon podłączony pod Bluetooth. Nawigację, jakieś opcje. Ładnie się to dość prezentuje. A opcji to nie będę Wam pokazywał. Ewentualnie wejdźmy sobie w nawigację. Pewnie musimy coś wpisać. Ale zaraz tutaj coś wpiszemy. Cyk, proszę. To już nam pokazuje. Jesteśmy poza zasięgiem dróg, bo na parkingu. Ulica Kościuszki. Słowackiego? Chyba tak. Dobra, nie ma co nad tym się rozwodzić. Liczniki też mogę Wam jeszcze pokazać. Zmienili troszeczkę czcionkę. Ładnie się to prezentuje. Bardziej tak estetycznie. I jeszcze możemy sobie tutaj cofnąć i poustawiać w inne rzeczy. Proszę. Tutaj macie taki joystick od ustawiania tempomatu, kończenie połączeń, limitera, ustawienie sobie tego. Alarm zderzeniowy, włączony. Tu możecie, klikając go, kiedy Wam ostrzega na tempomacie, że w coś możecie, że tak powiem, uderzyć. Tutaj też macie komunikaty głosowe, nawet to obsługuje Polska. Komunikaty głosowe, no ale niestety nie mogę tego kliknąć, bo jak to klikam, to mi rozłącza nagrywanie. Ale to działa. Po prostu możecie sobie to sprawdzić przy zakupie samochodu. Naciskacie i po prostu mówi, na przykład, zmień stację radiową i no, samochód Wam zmienia. Kierownica fajna, mi się podobają te kierownice z Opla. Ładne te srebrne wstawki. To już Wam pokazywałem. Światła w automacie. Lusterko nie będzie widać. O, widać kropkę, jest z fotochromem. No i tutaj duży, fajny ekran. Duża, kolorowa nawigacja. Wejdźmy sobie do menu.
czy tam do home. No i widzicie, tu macie ruch drogowy, SMS-y, audio, telefon, projekcje, gdy podłączycie telefon pod USB-ka, będzie Wam pokazywało to, co w telefonie, tutaj na tym wyświetlaczu, telefon, możecie sobie wejść, jest połączony mój telefon. Tu u góry macie ustawienia, że tak powiem, trybu jazdy, macie sport, macie tour, czyli taki wygodniejszy, włączenie czujników parkowania, ostrzeganie, czy tam trzymanie pasa ruchu, włączenie ESP, no i tutaj jeszcze to ostrzeganie, czy coś jest na drugim pasie. Dalej, ładnie tutaj, estetycznie utrzymana, już o dużo mniejszej ilości przycisków konsola, od klimatyzacji, klima sprawna działa, podgrzewane fotele, no i jest też grzana kierownica, oczywiście klimatyzacja w automacie, to jak Wam wspominałem wcześniej, te bąbelki dalej przechodzą, nie było opalone, bo on chyba nawet nie ma popielniczki. Tutaj gałka odmiany biegów, wszystko w chromach, elektryczny, ręczny. Tutaj macie schowek na kubki. No i jeszcze podłokietniczek. O proszę bardzo, podłokietnik, USB, AUX. Żadnych tutaj wielkich cudów nie mam. A jeszcze dla osób, które często pytają, bo nie lubią zestawów naprawczych, tu mamy koło dojazdowe, więc jest to duży plus. Nie trzeba tego sobie dokupować, jeżeli ktoś się boi jeździć zestawem naprawczym. Cóż, chyba o wnętrzu powiedziałem Wam wszystko. Nie pokazywałem Wam jeszcze już takich tam pierdół ustawień czy czegoś, no bo to każdy tam, że tak powiem, przy zakupie samochodu wie, albo to szybko gdzieś nauczy, bo menu na szczęście mamy po polsku, Opel tu już o nas dbał. Cóż, aucie to tyle. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli macie pytania, napiszcie komentarz lub ewentualnie też możecie wejść na moje media społecznościowe i tam zapytać. Jest to Mawkar Auto na Instagramie lub to samo na Facebooku. Możecie też odwiedzić moją stronę na Automoto, mawkaratomoto.pl. No i pamiętajcie, że u mnie każde auto zapłacone, macie możliwość wykupienia gwarancji do roku czasu, więc zawsze jest to duży plus, jeżeli ktoś się martwi o jakieś usterki. Jeżeli nie macie tego samochodu, jak dostarczyć do roku do domu, w rozsądnych pieniądzach mogę je dowieźć na lawecie lub też zarejestrować dla klienta. No i pamiętajcie, że jeżeli samochód z filmu się sprzedał, po prostu mogę Wam poszukać podobnego lub innego na zamówienie, jeżeli macie do mnie, że tak powiem, jakieś tam zaufanie i podobają się Wam moje filmy. A tu jeszcze chciałem Wam pokazać, teraz może będzie widać, widzicie taką gwiazdkę, jest to ostrzeganie właśnie, czy coś nie znajduje się na drugim pasie, widać taki samochód i gwiazdeczkę, więc to właśnie robi to. Dobra, to by było na tyle, pozdrawiam, cześć.